125. rocznicę powstania Polskiego Ruchu Ludowego przyjrzyjmy się wspólnie postaci Mincentego Witosa, który był najwybitniejszym przywódcą Polskiego Ruchu Ludowego. Mincenty Witos urodził się 146 lat temu w gminie Wierzchosławice, położonej nieopodal Tarnowa. Urodził się w biednej, chłopskiej rodzinie. Cały majątek rodziny Witosa to były dwie morgi ziemi położone nieopodal lasu i jedna krowa. Mincenty Witos nie pobrał solidnej edukacji. Skończył zaledwie 4 szkoły klasy podstawowej. Okazał się jednak bardzo solidnym i zdolnym uczniem, który pomagał swoim kolegom prowadzić lekcje, odrabiać oraz nauczycielom, który zdobył ich takie zaufanie, że prowadził lekcje nawet w ich zastępstwie. To pokazywało wielki talent Mincentego Witosa i jego zdolności intelektualne oraz także pracowitość. Z powodów finansowych Mincenty Witos nie kontynuował swojej edukacji. Zarówno kierownik szkoły, jak i ojciec Mincentego Witosa chcieli go posłać do gimnazjum w Tarnowie. Jednakże w wyniku bardzo trudnej sytuacji finansowej rodziny, głębokiej biedy, Mincenty Witos musiał ukończyć swoją edukację na 4. klasie. Po ukończeniu edukacji Witos ciężko pracował wraz z tatą i bratem na roli oraz w lesie księcia Sanguszki. Praca ta była niezwykle ciężka. Wstawali o świcie, mieli długą drogę do pracy i cały dzień pracowali przy wyrębie drewna. Później wracali późnym wieczorem, a Mincenty Witos, kiedy inni domownicy odpoczywali, uczył się i kształcił, czytając wiele książek, które otrzymał od miejscowego gajowego. Ojciec Mincentego Witosa bardzo martwił się tą sytuacją. Uważał, że syn za bardzo się przeciąża, a jego zdrowie jest zagrożone. Mincenty Witos wspomina te chwile i momenty, że miał taką mobilizację i takie dążenie do zmiany swojego życia, że był gotów niemalże na wszystko, aby zmienić swoją sytuację życiową i rodzinną. Te dni są też związane z najpiękniejszymi momentami jego życia, gdy wspomina, gdy czytał o historii Tadeusza Kościuszki, jego wielkich dokonaniach, jego ojcu przy świecy palącej się lampy w nocy i opowiadał o wielkich dokonaniach Tadeusza Kościuszki. Widział wtedy u niego łzy. Wtedy Mincenty Witos zrozumiał, w jaki sposób można kształtować tożsamość narodową chłopów. I także w taki sposób budowała się tożsamość narodowa samego Mincentego Witosa. Oprócz tego Mincenty Witos czytał Pismo Święte, Żywoty Świętych oraz bardzo wiele książek historycznych. Rzecz niesłychana. Książek w księgozbiorze tego gajowego było niezwykle wiele. Mincenty Witos przeczytał je wszystkie. I był wielki problem, w jaki sposób Mincenty Witos może pobrać więcej lektury. To pokazuje tytaniczną pracę i samokształcenie. Później to wszystko będzie niezwykle procentować w jego życiu politycznym, społecznym, publicznym. Gdyż bez edukacji, gdy przyjeżdżali królowie innych państw, premierzy, prezydenci, dziwili się, skąd Witos ma taką wiedzę, skąd ma takie umiejętności, w jaki sposób się wysławia, jaką ma wiedzę historyczną, jaką ma wiedzę geograficzną, jaką ma wiedzę gospodarczą. No, to wszystko wynikało z jego wielkiej, tytanicznej pracy i samokształceniu. Działalność społeczna i polityczna Mincentego Witosa rozpoczęła się poprzez prenumeratę Przyjaciela Ludu. Z początku czytał to czasopismo, jednakże później zaczął do niego pisać. Na początku pod pseudonimem Maciej Ryc. Jednak zauważył, że jest ono dobrze przyjmowane. Teksty są ciekawe. Redakcja zauważyła, że są odnośniki do tego tekstu. Mincenty Witos odważył się. Z początku nieśmiało, ale zaczął pisać pod własnym imieniem, nazwiskiem. I w taki sposób zaczął być osobą rozpoznawalną. Czytanie i pisanie do pisma Przyjaciel Ludu miało jeszcze jeden bardzo ważny charakter. Przede wszystkim ludzie w Wierzchosławicach to byli w większości analfabeci. Mincenty Witos był oknem na świat dla wszystkich mieszkańców gminy. Mincenty Witos przekazywał im, jakie wydarzenia się dzieją w regionie. Przez to także stał się postacią jeszcze bardziej znaną i szanowaną. To wszystko spowodowało, że w 1908 roku został wybrany na wójta gminy, który był nieprzerwanie przez 23 lata, aż do 1931 roku.
Był wójtem gminy bardzo dobrym, wręcz wybitnym. Rozwinął kulturalnie gminę, ale także infrastrukturalnie. Wraz z tak dobrą polityką zdobył bardzo silny szacunek i rozpoznawalność już ponad region w Wierzchosławicach. To, co jest też istotne w tym okresie, to w 1908 roku został również posłem na Sejm Krajowy we Lwowie, a zaledwie 3 lata później został już posłem do Rady Państwa w Wiedniu. Widać więc, że jego kariera bardzo szybko przyspieszyła. Stał się już politykiem krajowym, rozpoznawalnym, z pierwszej czołówki. Niezwykle ciężką pracą, ale osiągnął już w tak młodym wieku bardzo wiele. W 1917 roku stał się jednym z inicjatorów rezolucji, która została przedłożona przez Włodzimierza Tetmajera, a która odnosiła się do tego, że polskie koło sejmowe w Radzie Państwa żądało, aby Polska odzyskała niepodległość z dostępem do morza. Niezwykle istotne, ale i także bardzo odważne żądanie, pragnienie tych ludowców, jak Witos, Tetmajer, aby Polska była niepodległa i aby mogła rozwijać się gospodarczo. Dlatego tak istotne było właśnie, aby Polska miała dostęp do morza. 1918 rok jest to kolejny, niezwykle kluczowy rok. Polska zaczyna odzyskiwać niepodległość. Zabory się rozsypują. W zaborze austriacko-węgierskim Wincenty Witos obejmuje przewodnictwo Polskiej Komisji Likwidacyjnej, która właśnie likwidowała te wszystkie pozostałości z tego zaboru. A Wincenty Witos stworzył polską armię, polską administrację, dbał o pokój społeczny. I w taki sposób walnie przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo istotną informacją, kluczową i pokazującą geniusz Witosa jest to, że w tym momencie zaprosił do współdziałania wszystkie stronnictwa, od prawicy po lewicę. A więc wszyscy pracowali wspólnie po to, aby właśnie ten były zabór austriacki jak najskuteczniej, jak najlepiej przyłączył się do Polski. W wolnej, niepodległej Polsce Witos zasłynął tym, że był posłem ogromnej, tytanicznej pracy. Zostawał w czytelni sejmowej po nocach. Był niezwykle przygotowany do wszystkich wypowiedzi, do wszystkich interpelacji. Wszystkiego się uczył. I w bardzo krótkim okresie czasu stał się doświadczonym i cenionym parlamentarzystą. 1920 rok, lipiec. Kluczowa sytuacja także dla naszej polskiej ojczyzny. W 1920 roku bolszewicy byli już bardzo blisko bram Warszawy. Polska chwiała się i Witos zostaje premierem rządu obrony narodowej. Jednoczy kraj. Wydaje odezwy do włościan. Bardzo istotna odezwa jako chłop. Wydaje odezwę do administracji, wydaje odezwę do wojska, do mieszkańców Warszawy i jest razem z żołnierzami na froncie. Dzięki znacznym stopniu, dzięki Wincentemu Witosowi, nie tylko Polska obroniła swoją niepodległość, ale jak twierdzi poprzez badania wielu historyków, cała Europa Zachodnia nie stała się czerwona. W tym aspekcie ludowcy Wincenty Witos ma wielki wpływ i znaczenie jego dokonania dla przetrwania całej Europy Zachodniej, jaką znamy. Dzięki temu komunizm nie rozprzestrzenił się dalej, do Niemiec, do Francji, które i tak, jak wiemy, w tej chwili mocno wrzały. Następnie Wincenty Witos jeszcze dwukrotnie był premierem Polski. W 1923 roku oraz 1926 roku. Trzecie premierostwo utracił w dramatycznych wydarzeniach, w dramatycznych sytuacjach. Dokonał się zamach majowy Józefa Piłsudskiego, a w Polsce nastały rządy sanacji. Wincenty Witos rozpoczął wielką politykę dbania i walkę o demokrację. Był jednym z nielicznych, którzy rozumieli w tamtym momencie, że Polska musi być demokratyczna, a że rządy sanacji prowadzą do autorytaryzmu. Nie rozumieli tego inni. Nie rozumiała tego Polska Partia Socjalistyczna. Nie rozumieli inni ludowcy spod znaku PSL Wyzwolenie. Nie rozumieli tego ludowcy spod znaku Stronnictwa Chłopskiego, którzy właśnie stanęli razem z Piłsudskim przeciwko Witosowi. Witos do końca walczył o demokrację przez te wszystkie lata istnienia sanacji. I przed Witosem nastały bardzo ciężkie czasy, w których na początku był osamotniony. Później okazało się, że miał rację. Jego autorytet znowu zaczął rosnąć. 1931 rok. Nastaje Zjednoczenie Stronnictw Ludowych. PSL Wyzwolenie. Stronnictwo Chłopskie zrozumiało swoje błędy. Ukierunkowali się w stronę Wincentego Witosa
a Wincenty Witos poprzez zręczną politykę wraz z Maciejem Ratajem doprowadzili wraz z innymi przywódcami ruchu ludowego do zjednoczenia 15 marca 1931 roku i powstania Zjednoczonego Silnego Stronnictwa Ludowego. Wincenty Witos jest dzięki temu symbolem jedności ruchu ludowego. To są jego wielkie zasługi w tym okresie. Ale nastały znowu czasy bardzo trudne, bardzo ciężkie. Wincenty Witos został uwięziony w Twierdzy Brzeskiej. Rozpoczął się proces brzeski, w którym został skazany w 1932 roku. To spowodowało, że musiał udać się na tułaczkę do Czechosłowacji. Jednocześnie jego zdrowie bardzo zostało nadszarpnięte. I już nigdy nie powróciło do dawnych lat jego świetności, do tej energii, siły. Wincenty Witos przez kolejne lata już zmagał się z problemami zdrowotnymi. Właśnie przez Twierdzę Brzeską, przez proces brzeski. To bardzo trudne chwile i także pod względem zdrowotnym i psychicznym, ale i myślę godnościowym dla tego Witosa, gdyż był człowiekiem, politykiem, mężem stanu, który zawsze o państwo dbał i państwu służył. A teraz to państwo poprzez autorytaryzm sanacji go skazało oraz sądziło i zamknęło Twierdzy Brzeskiej. Wincenty Witos udał się na tułaczkę do Czechosłowacji na 6 lat. Tułaczka w Czechosłowacji była dla niego bardzo trudnym momentem w życiu, okresie. Te 6 lat miał bardzo utrudniony dostęp do kontaktów z córką, do kontaktów z żoną. Także miał bardzo utrudniony dostęp i możliwość prowadzenia polityki w Polsce. Cały czas miał kontakt z takimi politykami jak na przykład Stanisław Mikołajczyk. Jednakże rolę lidera w kraju Polskiego Stronnictwa Ludowego przejął Maciej Rataj. Po 6 latach tułaczki Czechosłowacji, w której Witos cały czas starał się mieć kontakt i z rodziną, i z politykami, i z sytuacją, czytał gazety, spotykał się po kryjomu, wraca w 1939 roku. W bardzo trudnej sytuacji dla Polski, której wielu już przewidywało nadchodzącą burzę, której wielu przewidywało nadchodzącą wojnę. Witos był przekonany, że wojna wybuchnie niebawem, dlatego też tak bardzo zależało mu na powrocie do ojczyzny. I co robi Wincenty Witos? Wraca do ojczyzny, wraca do Polski jako były trzykrotny premier i zostaje pojmany do więzienia. Po bardzo krótkim okresie czasu wychodzi z niego i jeździ po terenie i nawołuje do obrony ojczyzny. To oznacza, że był politykiem wielkim, który bardzo kochał ojczyznę, bardzo kochał Polskę i bardzo kochał polskie państwo, gdyż to państwo, które go zwalczało, gdyż to państwo, które go oddzieliło od bliskich. On teraz jeździł i resztkami sił nawoływał, aby to państwo polskie bronić. Okres okupacji i wojny był także trudnym dla Wincentego Witosa. W tym aspekcie, że obu najeźdźców chciało wykorzystać Wincentego Witosa dla własnych celów. Witos do końca był wierny sprawie polskiej i na żadne ustępstwa i współpracę się nie zgodził. Wincenty Witos zmarł krótko po wojnie. 31 października 1945 roku w szpitalu Ojców Bonifratów w Krakowie w otoczeniu najbliższej rodziny i bliskich przyjaciół. Wincenty Witos był wybitnym politykiem, samorządowcem i państwowcem. Dzięki Wincentemu Witosowi możemy powiedzieć, że synonimem słowa ludowiec jest słowo państwowiec. To niezwykle istotne, a często pomijane. Dewizą życia Wincentego Witosa było hasło: gdy nie było niepodległej Polski, dążyć do niej, gdy przyszła, służyć jej, gdy była w potrzebie, bronić ją. Niezwykle ważne słowa, nie tylko dla ludowców, ale myślę dla wszystkich Polaków. O tym, jak Wincenty Witos był szanowany przez innych najwybitniejszych Polaków, naszych dziejów, świadczył choćby słowa Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, który powiedział o Wincenty Witosie, że był wybitnym przywódcą polskiego ludu i mężem stanu.